się na przejeździe kolejowym w Witkowie na drodze głównej. Witków znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Czarny Bór. Przejazd jest monitorowany. Tutaj widzicie. Mamy tutaj, tak, kategoria B. Mamy tutaj automatykę SPA 2 albo SPA 1. Mamy tutaj 4 sygnalizatory DST. Mamy dwa napędy z WUS JG50 regenerowane przez Spaj Katowice z rągami Monat. O, przybliżę wam. Jest też generator dźwięku, to EDG2 najprawdopodobniej. Przepraszam, ale muszę wam, widzowie. Dobra, to idziemy dalej. O, więc oglądajcie dalej, aby nie przegapić tego nowego filmu. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej 274, a tak dokładnie na 94 km i 624 metrze tej oto linii kolejowej. Tam macie szlak na Szklarską Porębę Górną. Szukaj jej, najbliższa stacja kolejowa w tą stronę to Sadzisław. A zaś w przeciwnym kierunku mamy szlak na Wrocław i Wałbrzych. I przy okazji najbliższa stacja kolejowa w tamtą stronę to Wałbrzych i Witków Śląski. Także dobrze, co chwilę was zapraszam na przelot pociągu kolei dolnośląskich relacji Wałbrzych Główny Sędzisław. Więc do zobaczenia za chwilę. Po co on tak to robi? Widzimy się więc na drugim przejeździe. Do zobaczenia na... Drugi przejazd to jest przejazd kolejowy przy stacji Witków Śląskich. Mamy tutaj 3 sygnalizatory, 4 sygnalizatory EHZ75 z generatorami EDG2000, a dokładnie GDT14-1810. Mam tutaj automatykę SPA4. Jest to przejazd kategorii C oraz 2 krzyże świętego Andrzeja z ramieniem podwójnym. Co oznacza, że jest to przejazd wielotorowy. Przenosimy się dalej. Czujniki to są LLS coś tam, ale nie pamiętam. Przejazd kolejowy znajduje się na linii 274, a tak dokładnie na 93 km i 40 metrze tej oto linii kolejowej. Tam macie szlak na Szklarską Porębę i przy okazji najbliższa stacja kolejowa w tamtą stronę to Sędzisław, a na przeciwnym kierunku macie szlak na Wrocław Wałbrzych i najbliższa stacja PKP to Witków Śląski.
więc za chwilę was zapraszam na przelot. Nie wiem dokładnie jakiego tam składu relacji sędzi Sław Wałbrzych Główny. Więc do zobaczenia za chwilę. Za dużo kadeków na moim kanale. Czekamy, moi drodzy. Więc to by było na tyle. Cześć, najprawdopodobniej.